Punkt czwarty porządku obrad dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu piątego. Omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie. Zatem przechodzimy do punktu szóstego. To jest oświadczenie i komunikaty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Jan Mikuła, proszę bardzo. Proszę Państwa, dotyczy tego osiedli, gdzie jest zrobiona kanalizacja i woda na osiedlach, co jeszcze brakuje. Wczoraj Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany przepisów i ustaleń w sprawie doprowadzenia wody do kanalizacji do budynków prywatnych i obiektów publicznych. Dzisiaj mamy na razie projekt uchwały, uchwała będzie, znajdzie się w Waszych skrzynkach. Ponadto jest propozycja zrobienia spotkania z panem, który się tym zajmuje najbardziej w Radzie Miasta, spotkanie przewodniczących komitetów, który wyjaśni te nowe przepisy, które będą obowiązywały przy inicjatywach lokalnych. Przede wszystkim jedyna nowość będzie, wszystkie te rzeczy będą robiły MPWiH. Tu jest taki projekt uchwały, ale to jeszcze nie dawałem, bo później się okazało, że uchwała się w międzyczasie ukazała, jak my to od pierwszej dostali. Dostanie się do skrzynek, kto potrzebuje Warysia, jeszcze Swoszowice, Grublowice na pewno. Mam prośbę też zadać na maila, może też jeszcze można. Znaczy komitety będą dalej? Dobra. Chcecie na maila, tak? Też. Jak przyjdzie, to się wyśle. Dobra? Dobra. Pytanie, ile można na tym stracić? Będą jeszcze komitety, czy nie? Będą komitety dalej? Będą komitety, tylko na innych zasadach, inaczej będzie to rozstrzygnięte. A mieszkańcy będą finansować to? Będą finansować, tylko na innych zasadach. Znaczy szczegółów jeszcze nie ma, tych szczegółów dokładnie, bo sam projekt zawiera kilka stron, których trzeba po prostu siąść nad tym i sprecyzować. A szefem będzie dalej pan prezydent Adamczyk? Nie, to jest, wszystko idzie do MPWiH. Aha. Czyli pan prezes Góra, nie? Aha. Znaczy to uchwała Rady Miasta, która sprecyzuje, że przekazanie całych tych obowiązków, zobowiązań pójdą do MPWiH. I bardzo dobrze. Wyjaśnię, no nie wiem, czy to tak bardzo. Ale oni byli tylko inwestorem, a miasto podwykonawcy. W każdym razie na pewno nie będzie dokładane tyle, co się do tego czasu. Czyli mieszkańcy będą więcej płacić, tak? Z tego wynika? Znaczy, albo mieszkańcy, albo MPWiH. Dziękuję. Czy jakieś jeszcze inne głosy na tego punktu? Pan radny Jurczyk, proszę bardzo. Ja chciałem tym, którzy nie wiedzą, powiedzieć, że dzisiaj po zakończeniu tutaj naszej sesji będzie posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego. Zdam krótką relację z dzisiejszego spotkania dla Rady Dzielnic w sprawie studium zagospodarowania i uwarunkowań. Także kto jest z Państwa zainteresowany, to proszę zostać i wtedy ja powiem, no co tam. Krótko, bo planuję jeszcze jedno spotkanie, jedno posiedzenie, ale to powiem, w tym miesiącu musimy odbyć jeszcze jedno, ale to powiem już na to. Okej, dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie, zatem ja powiem parę słów. Pierwsza. Druga rzecz odnośnie już bardziej przyziemna, praktyczna. Harmonogram wypłat diet radnych w roku bieżącym jest dostępny w biurze. I trzecia rzecz, to tutaj kieruję słowa do pani radnej, Danuty Cichon. Otóż na
nie kiedy będą wybudowane krany, lecz czy będą wybudowane. Natomiast co do trzeciej prośby, to jest wystosowanie pisma do powiatowego inspektoratu odnośnie zakładu. To ja jestem skłonny i to jest pani decyzja, czy pani jest zainteresowana, udostępnić pani druk firmowy, ale proszę podpisać sama to pismo. Ja nie jestem w posiadaniu informacji dotyczących funkcjonowania tego warsztatu, tudzież zawartych w pani mailu informacji. Jeśli pani jest pewna, że tak jest, to proszę takie pismo napisać, ale też podpisać je samodzielnie. Formularz rady jest dla pani dyspozycji. Tyle z mojej strony. Odnośnie pisma pana Sebastiana, dzisiaj dotarło, jest przygotowane, za chwilę je podpiszę i będzie wystosowane. Ja to do pana mailowałem w międzyczasie, no bo omawialiśmy się, jasne. To pan wie, to szczególnie musimy przedstawiać. Tyle z mojej strony. Jeśli nie ma innych głosów, a nie ma, to mniejszym. Zamykam 28. sesję Rady Dzielnicy 10. Stoszowice, zwołaną na dziś, to jest 10 stycznia 2013 roku. Na godzinę 18.30 w siedzibie Rady 90 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Dziękuję Państwu, do widzenia.